Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotece.pl. Dzisiaj zapraszam Was na poradnik, który pokaże Wam, jak tak naprawdę na trzy łatwe sposoby zwiększyć zasięg Waszej sieci Wi-Fi. Wiadomo, że na początku mogliście zakupić router, który teraz w dobie smartfonów, tabletów, smart TV, urządzeń wielofunkcyjnych działających również na sieci bezprzewodowej okazuje się za słaby. Siła sygnału za niska, zasięg za mały. Dzisiaj pokażę Wam, jak temu zaradzić. Pierwszym i zarazem najtańszym i najprostszym sposobem na zwiększenie zasięgu sieci Wi-Fi w domu, w mieszkaniu, gdziekolwiek jest wymiana anten. Część routerów posiada gniazdo SME, które umożliwia nam odkręcenie i zainstalowanie anten o większym zysku. Nic prostszego. Bierzecie, odkręcacie stare anteny, które się tutaj ładnie kulają i zakładacie anteny nowe o większym zysku. Oczywiście tutaj mamy pewien minus związany z wymiarem anten, bo po prostu anteny o większym zysku będą również najczęściej po prostu większe. Po tej stronie prawej mamy antenę o zysku 5 dB, to są anteny dookólne, a tutaj antena o zysku aż 8 dB, czyli 3 dB wyższy zysk. Niestety większy jest w tym momencie wymiar samej anteny. Pamiętajcie oczywiście o kolejnym wymogu, czyli Wasz router musi posiadać koniecznie gniazdo RP-SMA. I w tym momencie mamy router gotowy do pracy z większymi antenami, a co za tym idzie również większym zasięgiem sieci Wi-Fi, a tam gdzie już on był, będzie on po prostu silniejszy. Jeszcze jednym elementem, który należy sprawdzić, to to, czy jeżeli macie router dwuzakresowy, to czy anteny zewnętrzne są odpowiedzialne za pracę na częstotliwości 2, 4 czy 5 GHz, ponieważ tak jak na przykład w tym przypadku router jest jednozakresowy, pracujący na częstotliwości 2,4 GHz, więc nie ma z tym problemu. Natomiast mam na przykład Archer C7, którego zewnętrzne anteny na SMA to są anteny pracujące na częstotliwości 5 GHz i w tym momencie anteny zakupione, które są przystosowane do pracy na częstotliwości 2,4 GHz, taką informację znajdziecie na specyfikacji technicznej, czy w specyfikacji technicznej urządzenia anteny, nie byłyby tutaj prawidłowe. No i co, fajnie byłoby zobaczyć działanie tego w praktyce. Jak widzicie, jestem połączony z testowanym routerem. To jest dokładnie ten sam model, który widzieliście właśnie przed chwilą, gdzie przekręcałem anteny. Założone są na razie anteny te o zysku 5 dB, natomiast żeby tutaj spreparować gorszą jakość sygnałów w moim mieszkaniu, zrobiłem bardzo wręcz trywialną rzecz, a mianowicie od karty sieciowej, która jest podpięta do komputera, odkręciłem antenę. Dzięki temu po prostu mamy tutaj gorszy zasięg i jak widzicie, siła sygnału wynosi zaledwie 56% i określana jest jako dobra. Jak widzicie, nie od razu, ale zasięg nam tutaj skoczył troszeczkę na 62%. Również rate nam wzrósł. O, teraz mam już nawet 90%. No więc jak widzicie, zysk związany z wymianą anten na takie o większym zysku jest jak najbardziej odczuwalny. No i to, że teraz mamy większą siłę sygnału, wiąże się również z tym, że zasięg naszej sieci również będzie większy. A co zrobić, jeżeli nasz router nie posiada możliwości wymiany anten i mamy do czynienia z konstrukcją, która albo anteny ma przymocowane na stałe, albo wbudowane w router bez jakiegokolwiek gniazda umożliwiającego nam taką prostą i niedrogą rozbudowę. No w tym momencie przychodzi nam z pomocą takie cudo. To jest nic innego jak, mówiąc łopatologicznie, wzmacniacz sieci Wi-Fi, ekstender sieci Wi-Fi. Jego obsługa, korzystanie z niego jest bardzo proste. Podłączamy go do gniazdka, konfigurujemy, możemy go również szybko połączyć dzięki wsparciu dla funkcji WPS, gdzie tutaj nie ma konieczności ręcznego wpisywania haseł zabezpieczających, ponieważ oczywiście sieć jest zabezpieczona i tyle. I korzystamy.
Korzystanie z takiego zewnętrznego ekstendera ma wiele plusów. Przede wszystkim nie musimy posiadać już routera, który umożliwia nam wymianę anten, czyli z wejściem SMA. Tutaj wystarczy nam jakiekolwiek gniazdko elektryczne, więc możliwość instalacji też jest praktycznie w dowolnym miejscu. Samo urządzenie dodatkowo umożliwia nam również dzięki obecności portu LAN podłączenie innych urządzeń dodatkowo jeszcze oprócz sieci Wi-Fi przewodowo. Na przykład kupiliśmy sobie nowy Smart TV, który posiada oczywiście wsparcie dla wszystkich funkcji sieciowych, ale nie posiada karty bezprzewodowej, a tylko możliwość połączenia LAN. W tym momencie bierzemy sobie taki extender, podłączamy go gdzieś najlepiej niedaleko telewizora, nasz Smart TV łączymy przewodowo, konfigurujemy nasz wzmacniacz sieci i oprócz tego, że mamy podłączony telewizor, dodatkowo mamy wzmocniony ten zasięg naszej obecnej sieci. Na jakiej zasadzie to działa? Extender odbiera sygnał od naszej sieci Wi-Fi, nie możemy więc go umieścić w miejscu, gdzie tego zasięgu już nie ma, a następnie tworzy dodatkową własną sieć Wi-Fi, ale możemy całość tak skonfigurować, że zarówno SSID, jak i hasło będą tożsame z tym, które mamy na naszym rodzimym routerze, dzięki czemu w zasadzie przełączanie się pomiędzy sieciami, w zależności od tego, który zasięg będzie miał większą moc sygnału, który zasięg prędzej złapie nasze urządzenie, smartfon, tablet czy komputer, będzie łączyło się albo z extenderem, albo z tą siecią macierzystą. Oczywiście umieszczając go na granicy sygnału, przykładowo rzędu 80%, jeżeli kilka metrów dalej sieci macierzystej byśmy już nie mieli, tak będziemy mieli oczywiście zasięg z tej sieci, którą wytworzy nam sam extender. W tym momencie mam podłączony router od TP-Linka Archer C20i, router dwuzakresowy, ale który nie posiada żadnej możliwości instalacji anten zewnętrznych, posiada tylko i wyłącznie anteny wbudowane. Dla pogorszenia sygnału cały czas anteny od karty sieciowej, która jest tutaj w komputerze, są wykręcone i jak widzicie, teraz kiedy jestem z nim połączony, akurat na sieci 2,4 GHz, to nie ma znaczenia, siła sygnału wynosi zaledwie 50%. Wcześniej przygotowałem już oraz konfigurowałem wzmacniacz sieci Wi-Fi, czyli nasz extender od TP-Linka i mam również dostępną już tą sieć po wzmocnieniu. Ona może mieć taki sam SSID, natomiast ja tutaj dla rozróżnienia, jak widzicie, ustawiłem go tak, że SSID ma dopisek EXT, czyli od extendera. Wybieramy sobie również sieć 2,4 GHz, żeby tutaj nie było nieporozumień i wpisujemy hasło zabezpieczające sieć. Klikamy na OK. W tym momencie nasz komputer połączył się z sukcesem już z extenderem, ale cały czas pamiętajcie, że korzystamy z tej sieci, którą pierwotnie generuje router. I jak widzicie, siła sygnału jest i jest również wyższa. Z 50-78%, co przy braku anten jest jak najbardziej dobrym rezultatem. No proszę, teraz nawet podskoczyło jeszcze to do 82%, czyli jak najbardziej extender tutaj sprawdza się i spełnia swoją rolę. Widzę, że tutaj nawet 5 GHz extender pokazuje o większym zysku. Zaraz sprawdzimy. Również zostaliśmy połączeni. No i tutaj jak widzicie już widocznie jest być może lepsza antena. W każdym razie, że siła sygnału z 50% skoczyła nam na 100%. No i moi drodzy, zostaje nam jeszcze trzeci, czyli ostatni już sposób, jak zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi. To będzie sposób oparty o dwa routery. Jeżeli mamy zakupiony już jeden router, możemy sobie dokupić drugi i sparować je w trybie mostu. Jak działa most? Jak to most, tak? Czyli przenosić z jednego routera na drugi, co internet. Sama konfiguracja jest bardzo prosta. Jeżeli chcielibyście, żebym taki poradnik dla Was wykonał na Archer C7, nie ma problemu, piszcie, komentujcie, to również taki poradnik wykonam. Dzisiaj jest to pokazanie samego sposobu oraz tego, jak zyskujemy. Na początek może powiem od razu o zaletach tego typu połączenia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o połączenie, to mamy dwa w pełni funkcjonalne urządzenia. Czyli mamy wszystkie wolne porty sieciowe,
Mamy w tym momencie aż 8, bo są 4 na tym podstawowym, który internet otrzymuje, oraz 4 na drugim routerze, który działa jako most. Mamy również oczywiście zwiększony zasięg sieci Wi-Fi, bo automatycznie ten router internet dostaje od drugiego, który jest podłączony tam w pokoju, ale tworzy także swoje pełnoprawne sieci, dzięki czemu możemy korzystać sobie z jednej lub z drugiej sieci, zależy w której części mieszkania jesteśmy. No i dodatkowo, tak jak na przykład w przypadku Archer C7, mamy do dyspozycji aż 4 porty USB. Także myślę, że te zalety są na pewno duże z tego wynikające. No i obydwa routery w pełni sprawdzają się, jeżeli chodzi właśnie o korzystanie. Możemy również ustawić sobie tutaj podgląd, dostęp do danego routera. Natomiast z uwagi na to, że mamy dwa routery, no to już jest troszeczkę więcej kombinacji, ale jak najbardziej jest to w pełni możliwe i do wykonania. Natomiast jeżeli chodzi o wady tego typu rozwiązania, no to przede wszystkim to jest cena, no bo najtańsze rozwiązanie to jest zakup dwóch anten, a tutaj z kolei musimy kupić drugi router. Oczywiście nie oznacza to, żeby kupować router taki dosyć drogi, no bo tutaj jeżeli chodzi o Archer C7, to jest górna półka routerów TP-Linka. W zupełności można zrobić takie rozwiązanie na routerach tańszych i nie ma problemu, jeżeli chcecie parować dwa różne routery. Najczęściej takie poradniki, tak samo jak w przypadku SLI, Crossfire i tak dalej, wykonuje się na tym samym sprzęcie. Natomiast równie dobrze można zastosować inny router, byle obydwa wspierały funkcję mostu. I co? W zasadzie jeżeli chodzi o minusy, to by było na tyle. A teraz sprawdźmy, jak tego typu połączenie działa i czy zyskujemy. To chyba jest jasne, że zyskamy, no bo w końcu mamy drugi router z siecią, no ale żeby stało się tutaj formalność, zadość. No i widzimy po raz kolejny okienko konfiguracyjne, które również pokazuje nam siłę sygnału. W tym momencie jestem połączony z tym routerem macierzystym, który jest faktycznie fizycznie podłączony do modemu. No i siła sygnału tutaj cały czas, jako że mamy tę antenę odkręconą od karty sieciowej w komputerze, to jest zaledwie 54%. Mam również przygotowanego drugiego Archera C7. Tutaj go Wam zaraz pokażę. O, proszę. Tutaj jak widzicie tylko i wyłącznie jest podpięte zasilanie, natomiast jeżeli zobaczycie sobie na diody, to on jest włączony, on jest aktywny, on już jest skonfigurowany. I wybieram sobie teraz tą sieć, właśnie z którą się połączyć. Wiecie co, nie pamiętam szczerze mówiąc. Może tak, tu zrobimy rozłącz. Zobaczymy, czy będzie zapamiętany klucz. To jest właśnie drugi Archer, też sieć 5 GHz. No dokładnie, to jest klucz niezapamiętany. To zrobię to nie narzędziem konfiguracyjnym. Z internetem już się rozłączyłem, ale skorzystam właśnie z panelu konfiguracyjnego normalnie Windowsa. W tym momencie już jestem połączony z Archerem C7, ale tym drugim. Widzicie od razu inny SSID, cały czas to jest sieć 5 GHz. No i zobaczcie, że siła sygnału zdecydowanie wzrosła z 50 kilku do ponad 80 kilku procent. Pamiętajcie, że karta sieciowa ma odkręcone anteny. Czyli jak najbardziej jest tutaj to połączenie aktywne, a zróbmy sobie od razu jeszcze, bo wcześniej tego nie robiłem, speed test. I sprawdzimy, czy tutaj tracimy na przykład na jakości łącza. Ja przypomnę, że prędkość pobierania mojego łącza to 100 megabitów, a prędkość wysyłania 4 megabity. No i zobaczmy, ping na poziomie 15 milisekund, jak najbardziej ok. No jak widzicie, te prędkości również są na bardzo dobrym poziomie, bo to jest około 90 megabitów, niecałe 90 megabitów, ale też siła sygnału jest troszeczkę niższa, więc można to sobie uzasadnić. No i jeżeli chodzi o prędkość wysyłania, to tutaj podejrzewam, że będzie standard, czyli do tych 4 megabitów będzie dochodziło, bo w sensie jakie tu ograniczenie może być przy tak niskich wartościach. No dokładnie, że pod 4 dochodzi, regularnie jest to ponad 3,7 czy 8 megabita. Jak drodzy, więc widzicie sposobów na zwiększenie zarówno zasięgu, jak i siły sygnału naszej sieci Wi-Fi jest przynajmniej kilka, przynajmniej 3. Każdy z nich jest prosty w wykonaniu, każdy z nich ma swoje zalety, każdy z nich ma również swoje wady i to od Was zależy,
który z tych sposobów wybierzecie. Czy będzie to zwiększenie zasięgu poprzez wymianę anten, jeżeli taką możliwość macie, na takie o większym zysku, czy skorzystanie ze wzmacniacza sieci Wi-Fi, z ekstendera sieci Wi-Fi, jeżeli nie posiadacie routera z możliwością wymiany anten lub w ogóle bez anten, jest to prosty i szybki sposób, lub jeżeli nie chcecie tracić żadnej funkcjonalności, chcecie rozszerzyć możliwości swojej sieci domowej, zyskując dodatkowe porty, zarówno USB, jak i LAN, macie możliwość ustawienia drugiego routera w trybie mostu. Jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć Wam tutaj kolejne, czwarte rozwiązanie alternatywne, ale tym razem nie do zwiększania siły sygnału i zasięgu sieci Wi-Fi, ale do tego, aby udostępnić internet innym urządzeniom bezprzewodowo. Oczywiście już nie od dzisiaj wszyscy wiemy, że jest taka technologia jak możliwość przesyłania połączenia sieci internet sygnału internetowego w naszej sieci elektrycznej. Dzięki niedużym urządzeniom, takim transmiterom sieciowym, ja tutaj jedno mam też pod ręką, zaraz Wam pokażę, da ten tylko przewód, możecie udostępnić internet urządzeniom, którym wystarczy połączenie przewodowe, na przykład urządzenia wielofunkcyjne, konsole, czy wcześniej wspominane przeze mnie Smart TV. Jeden taki transmiter podpinacie od routera do gniazdka elektrycznego, a drugi od gniazdka elektrycznego już do Waszego urządzenia, które ten internet będzie udostępniało. To jest sposób alternatywny, natomiast tak jak mówię, to jest tylko jako ciekawostka, ponieważ dzisiaj cały czas oczywiście rozmawialiśmy o tym, jak zwiększać siłę sygnału oraz zasięg sieci Wi-Fi. Ode mnie to jest na tyle, jeżeli poradnik się podobał. Prosimy oczywiście o łapki w górę, komentujcie śmiało, jeżeli mielibyście jakieś pytania związane z konfiguracją, czy to wzmacniacza sieci Wi-Fi, czy drugiego routera w trybie mostu. Zapraszam do komentowania na naszym portalu. Do wersji tekstowej tego poradnika znajdziecie w opisie filmu. Na dzisiaj to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.